poniedziałek 23 stycznia zostały rozegrane mecze 9 kolejki amatorskiej halowej ligi piłki nożnej. Pierwsze o punkty na parkiecie hali sportowej w Kozienicach rywalizowały drużyny Państwowej Straży Pożarnej i Kajaku Steam. Oglądaliśmy starcie 3 i 11 zespołu tabeli. Początek dość zaskakujący. Pierwsza sytuacja, bierne zachowanie obrońców i Paweł Piętka posyła piłkę do siatki między nogami Adama Łagowskiego. Po zaledwie 15 sekundach Kajaku Steam objęli prowadzenie. Jak się okazało, miłe złego początki. Straż od razu ruszyła do ataków. Chcieli szybko wyrównać, ale w pierwszych minutach, poza niecelnymi uderzeniami z dystansu, nie zagrali żadnej akcji, która mogłaby zakończyć się golem. Kajakus głównie się bronili i próbowali szybkich wypadów z kontrataku. Konsekwentna gra straży w końcu przyniosła efekt. W 6 minucie Marcel Czubaj zagrał do niepilnowanego Karola Grudnia, a ten z najbliższej odległości trafił na 1-1. Faworyci do końca pierwszej połowy szukali kolejnej bramki. Straż zaczęła grać szybciej i dokładniej. Zamknęli rywali na ich połowie. Prowadzili regularny ostrzał bramki. Jednak brakowało im odrobiny szczęścia i dokładności. Marek Warmiak trafił w słupek. Karol Grudzień uderzył mocno, ale wprost w bramkarza. Tuż przed przerwą słupek uratował Kajakus także po uderzeniu Czubaja, a kolejny strzał Warmiaka obronił golkiper. Po zmianie stron widowisko nadal było dość jednostronne. Strażacy z dużą łatwością dochodzili do dobrych pozycji i w całym spotkaniu oddali ponad 20 strzałów. Na początku drugiej połowy w słupek trafił Marcin Trociński. 2 minuty później, po raz czwarty i nie ostatni, słupek uratował Kajakus. Tym razem było blisko samobójczej bramki. Jednak coś odwlecze. Kilka sekund później straż objęła prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Marcel Czubaj. Strażacy nie zwolnili tempa. Czubaj do bramki dołożył 2. asystę, a z 2. gola cieszył się Karol Grudzień. W końcówce jeszcze raz w słupek trafił Czubaj, a wynik spotkania na 4-1 po zagraniu Mateusza Pyrki ustalił Filip Wasiński. Rozmiary porażki mógł zmniejszyć Piętka, lecz przegrał pojedynek z bramkarzem. Zdecydowanego faworyta miał również 2. mecz. Prowadzący w tabeli i niepokonani w rozgrywkach Lotnicy z Dęblina grali z bez pojęcia 9. zespołem stawki. Tu również pierwszy gol padł bardzo szybko. Szymon Bąk wykorzystał błąd rywali i po zaledwie 20 sekundach dał wojskowym prowadzenie. Bez pojęcia próbowali odpowiedzieć, ale Lotnicy grali uważnie w obronie. Lider nie forsował tempa. Przeważał i cierpliwie czekał na kolejne okazje. W 9 minucie było 2-0. Mocno i dokładnie z dystansu przemierzył Stanisław Glegolski. 2. stracony gol nie podłamał bez pojęcia. Minutę przed przerwą kontaktowego gola strzelił Sebastian Nyrek. W 2. połowie Dęblin nadal przeważał. Lotnicy starali się podwyższyć prowadzenie i przypieczętować wygraną. Nie mieli jednak przygniatającej przewagi. Kilka razy poważnie zagrozili bramce przeciwników, ale po przerwie nie potrafili pokonać Pawła Krynickiego. Bramkarz miał kilka dobrych interwencji i trzymał swój zespół w grze. Wynik do końca był sprawą otwartą. Bez pojęcia szukali wyrównującego trafienia, lecz ostatecznie musieli uznać wyższość Lotników. Choć trzeba im oddać, że trochę postraszyli lidera. W kolejnym meczu Hubal Chodków pokonał Fallout 1-0 i praktycznie przekreślił ich szanse na walkę o półfinał. Szanse nie wykorzystali także Old Boys, zaledwie remisując z Uśmiechem nad Pilicą 1-1. Bardzo ważne zwycięstwo odnieśli wyrewolwerowani rewolwerowcy. Wygrali z Janikowem 3-0 i do końca będą się liczyć w grze o 1. czwórkę. Ekspol postawił się wiceliderowi. Ostatni zespół tabeli przegrał z reprezentacją Enea Wytwarzanie, lecz zdobył 4 bramki, czyli podwoił dorobek z 8 poprzednich spotkań. Czołowa trójka wygrała swoje mecze, zatem tu bez zmian. Prowadzi Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin, 25 punktów. 1 do lidera traci reprezentacja Enea Wytwarzanie. Ta dwójka jest już pewna gry w półfinale. Bardzo blisko awansu jest Straż. O 4. lokatę walczą rewolwerowcy i oldboje. Szanse Fallout, Janikowa i Hubala są tylko matematyczne. Stawkę z kompletem porażek nadal zamyka Ekspol. 10, czyli przedostatnia kolejka, w poniedziałek 30 stycznia. Na początek lider zagra z Fallout. Następnie Janików zmierzy się z Uśmiechem nad Pilicą.
Rywalem Expolu będą rewolwerowcy. W kolejnym meczu Kajaku Steam spotka się z Bez Pojęcia. Najciekawiej zapowiada się starcie strażaków z Old Boys. Na koniec Hubal postara się zatrzymać reprezentację Enea Wytwarzanie. Zapraszamy na trybuny hali sportowej. Wstęp wolny.